Ale ładna fura przyjechała prosto z Niemiec. W rozmowie telefonicznej miał to być HR. Później w wiadomościach SMS-owych wyszło, że to jest DE, a na miejscu okazało się, że to jest rewapik poliftowy. Widać lampki poliftowe. Co tu jeszcze widać, że to jest poliftowe? Zegary, że ma poliftowe. Grillak ma poliftowy. No i zderzak przedni też ma poliftowy. Ładna sztuka. Cóż to za zakup? Cóż tam cię tu do nas sprowadziło? Cóż to za zakup? Powiem ci, że trafiła mi się. Na pierwszy rzut oka ładny samochód naprawdę jest. Zobaczymy go od spodu, zobaczymy jaki ma wydech. No zgadza się. I sprawdzimy go na hamowni, jaką ma moc. Tak, ja jeszcze nie sprawdzałem, także zajebiście. Ale coś ty w nim modyfikowałeś, czy kupiłeś takiego grzebanego? Nie, takiego kupiłem. Wkładkę KNA ma, mówiłeś. Tak. I wydech przylotowy. A ma super sportowe katalizatory? Nie wiem, mi się wydaje, że nawet nie ma. To zobaczymy od spodu. A będziesz chciał ogień z rury, żeby był? No, jasne, że tak. Ale oczywiście włączone na guziki, żeby przypału nie było. No. Dobra, a póki co jeszcze na hamowni nie wyszliśmy, sobie go tam... O kurde, ładna gruba rura tu jest. O kurwa. I tam też jest ładna gruba rura. Tu jeszcze przed wjazdem na hamowni sobie zobaczę. U, Y-pipe jest seryjny. Pleciony są takie. Katalizatory są seryjne. Wiesz co, to jak ci zrobię w tej chwili popsy, to wszystko wybuchnie, rozpierdoli się w pizdu. Bardzo delikatne takie, cię mogę zjeść bez ognia. Mhm, ale żeby coś se prukało. I wjeżdżamy na hamownię, zobaczymy co z tym będzie, a później będziemy furkę rozbierali, bo będziemy zmieniali kolektor sący, będziemy dokładali spacera i może coś zrobimy z tymi katalizatorami, co? Żeby ten ogień jednak był. Dobra, chłopaki, nie przedłużamy, klucze mamy i tutaj się wpierdalamy. Wchodzę do środka. Kurde, ciemno, to jak w dupie murzyna, muszę tam podjechać, żeby było lepiej środek widać, ale rewapik pierwszy, co czym się cechuje, ten 300-konny silnik fabrycznie, że ma czerwone pole od 7000 obrotów. Pokrętełka, takie ładne poliftowe, widać, że 2006 rok, o! I długi lewarek zmiany biegów, kurde, ale lekko chodzi, Jezus Maria. Na torbyś to się nadawało, o kurde, każdy bieg, w ogóle mikro na oporu nie ma. Dobre, to naprawdę, fabrycznie zdecydowanie za krótkie, trzeba bardzo dużo sił używać, a tutaj ciach, pyto węża, samurajski miecz. Let's go. Z auta wysiadam i tą furę pochwalam. Masz to chyba, zdaje się, nowe sprzęgło. Ultra lekko chodzi w ogóle sprzęgło. Nowe? O, to jest naprawdę nowe. I mega zajebiście lekko chodzi skrzynia biegów. Powiem ci szczerze, że chyba w serii będę wszystkim proponował wydłużanie lewarka, zmiany biegów, bo skrzynia chodzi, kurde, 5 razy lżej niż w seryjnym egzemplarzu. Zawsze w ZC tak topornie ta skrzynia wchodzi, że no, kobita jak jedzie, to nie ma siły tutaj z biegu wbijać, a tu cię wchodzi jak w masełko. Większy jest skok, ale coś za coś. No teraz za dnia, że tak powiem, sztucznego, sobie poprzeglądam się to auto. Ładnie, kurde, generalnie wygląda. To widać, że jest poliftory rewapik, to jest lakierowane jakimś chyba Plasti Deepem. A co, w Polsce go kupiłeś, czy w Niemczech? O, tu jesteś, w Niemczech. No lampy ma poliftowe, ładne, niewypalone. Nie mają takich popękań, czyli garażowany był, bo na słońcu jak jest, to masz wszędzie takie pajączki, się tysiące takich pajączków robią na lampach. Kurde. No tamto jednak potrafią dbać o samochód. Pewno zboczenie, tarcze, klocki nowe. No a jak? Nowiutkie. Ty zmieniałeś, czy już takie były nowe? Też nowe. A co, kupiłeś takimi? Mhm. O kurwa. To w tym wozie nie ma nic do roboty, tylko robić moc. A olej chociaż nim wymieniłeś? Olej jest świeżutki. A przez ciebie, czy już właściciel tak zaręczał? To właściciel, ale wszystko mi było pokazane. Nie? Na magneciku zobaczymy, czy jest ładny, dobra, czysty olej jeszcze. No kurde, tył też świeży. O ja pierdolę. I to wszystko ładne w tym samochodzie. Felgi? Mogą być, do srebrnego pasują takie, chociaż tak... No na pewno do zmiany, nie? No i dystansiku troszkę można by im dołożyć. Tak. Patrzę. To też przemalowana fabryka. No jak się dach zdejmie, to 100 razy ładnie ona wygląda. Jest ładnym samochodem, a teraz jest takim średnim samochodem, jak ma ten dach. Czyli jak sobie do oczu tak przyłożę, a oddalimy. Taki maluszek śmieszny. Wydech, jak i firmy. Remus niemiecki, kurde, ale jaja. Dobra, przetaczam wóz i zobaczymy od dołu, jak ten samochód wygląda, ale tak to ładnie wygląda, rdzy nie ma. Tu masz, zobacz, nigdy nie rozpierdolony samochód, że jaką masz ostrą, ładną linię, że nic nie szpachlowane, nic nie robione, a z drugiej strony też tak ładnie on wygląda? No, to nie może. Też ładnie, o kurwa, ładna sztuka. O, ale ładny wóz, ja pierdolę, ale wiesz co, zderzak miałem przed nich omalowany. Tak mi się mu wydaje. A nie, to ryski jakieś takie tutaj ma. Nie, dobra, tu było coś malowane, był zderzaczek. A i odpryski takie ma, to chuj w dupę i tak się nadaje do malowania. Ale ładne spasy to wszystko. No ładna sztuka ci się trafiła. Co w Polsce już nie ma chyba takich, co? Przeglądałeś polski rynek. Tak, i on jest bardzo ładny. Właścicielka była. Właścicielka, pani. Kurwa, ale ładnie spasowany samochód.
Tak za dużo tych naszych krajowych się naoglądałem. Zobaczymy jeszcze, jak on wygląda pod maską. No radio ma 2 DIN. Krzysiu mówi, że jak jest 2 DIN, to znaczy, że jest słabo. Co, za bardzo dało się przyzwyczaić, ja nie mogę już dźwigienki podnieść. O, tu kolega widzę jeździł, grzaną dupę miało, to zabiera nam mocy. Klima chodzi? Chodzi, bo wiatraki się włączają co chwilę. Uwaga, nie wpadnijcie w dziurę. O kurde. Troszkę stało, wiesz, takie delikatnie jest uśniedziały silnik, ale ogólnie są ładne wszystkie rzeczy, nie jest tu podzewiałe. Śruby od rozpórki są nieoryginalne. Podkładki są dołożone, on spacera ma, kurwa. Ale jaja. To już fajnie, to wystarczy mu teraz tylko dolną połówkę kolektora chcącego wymienić na frezowaną i będzie zajebiście, a tego spacera sobie zostawić. No. Ma taki tego niskiego, ma chyba 7 czy tam 8 mm. Dolotkałem w Typhoon. Obudowany tutaj, że stąd zimne ssał. Tu można było większą tą dziurę w ogóle mu zrobić, że ona była jeszcze większa taka. To jest taka cinizna. Pasek widzę, że jest świeży, bo się błyszczą napisy. Bardzo ładny wóz. Tak ogólnie ci powiem, gratuluję zakupu. Nie wiem nawet ile on kosztował. Kurwa, jaka chłodnica klimy jak nowa wygląda, nic nieutleniona. Jaki ona ma przebieg? 73,5. To ten samochód chyba nawet po autostradzie nie jeździ, bo zawsze na autostradzie jak jeździ, to masz jakieś kamyczki, zawsze jest jakieś takie porozpierdalane, a to jest kurwa jak nówka. No chyba, że jest nowa. Kurwa, ale ładny stan samochodu. Wszyscy żeby takie mieli. Nie, naprawdę obłęd. Śruby, nie śruby, wiadomo, ładne. To jest oryginalne, zaślepki od klimatyzacji są. No, tak ładnie popasowany. O, tu widać jak zderzak, a nie, myślałem, że to od malowania zderzaka jakieś takie kropki, a to od polerki chyba lamp. Odkurz taki, że ktoś lampy polerował. I ładnie cicho chodzi ten silnik. Ty no, gratuluję zakupu. To tylko ktoś upierdolił, jak akumulator zmieniał. Tak, akumulator jest świeży. Kurde, dobra, toczymy i od spodu sprawdzamy. Jeden z nielicznych zetek, że jestem taki pełen podziwu naprawdę, bo tak no coraz ciężej o ładną sztukę. Ta jest naprawdę ścisła czołówka. No to idziemy wszyscy na dół z nowym, szczęśliwym właścicielem tej zeteczki. Zobaczymy, jak to od spodu wygląda. Flesza w telefonie jeszcze włączę. Hop, to jest woda, chuj, nie przejmujmy się. Tak, katalizatorki są seryjne. Y-pipe jest seryjny, ale jest takiego nowszego typu jak w 370 jak w HR-ze, że łagodnie się schodzi. Nie wiem, czy to jest od niego, czy ktoś już... O kurwa, to też jest seryjne. Ta rura wydechowa. A w ogóle jaka, kurwa, rura wydechowa nie zerdzewiała. Nie wiem, czy ktoś na nią zakładał, czy tak samo tylko w ciepłe dni ujeżdżony. Nie? Ekstremalnie ładny stan. I on ma, wiesz co, tylko końcowy tumik ma Remusa. Aha. Tylko jest końcowy tumik Remusa. O, tam jest skręcany na tej flanszy. Też śrubki ktoś wymieniał. A to jest fabryka. O kurwa, to jakie ładne. Też nie zgniłe tutaj, olej żaden nie wycieka. Kurwa, ale ładny samochód. Jedna rzecz, te krzyżaki czasami w nich właśnie tak jak u Ciebie trochę rdzewieją i one się przycinają, przez to ciężka kierownica chodzi w jakiejś płaszczyźnie. Silnik suchy. No, zuszczeniacza wału. Też sucho, kurwa. Dobra, wiążemy go. I sprawdzamy, jaką to ma moc. A. Następnego dnia pobawimy się, mówię, taniej, fajnie wyjdzie, bo tylko kolektor sący damy frezowany i zajmiemy się częścią wydechu od tych trzech śrubek tutaj. Aż przynajmniej potąd. Furka związana, z nory się zostałem, a chłopaków zapraszam za szybę, żeby były pełne bezpieczeństwo, bo to coś z koła pójdzie i w ogóle i tak dalej, będzie głośno, chujowo do dupy, tam będzie wiało, będzie zimno, jeszcze się przeziębicie, a tu za szybką jest elegancko. Widać mnie? Widać, no. Kurwa, telewizor bym wam włączył, a się coś spierdoliło HDMI, byście widzieli wykres, a tak to tylko ja będę widział wykres. To coś było robione, Honda Accord K24 Turbo. Dobra, gdzie to ma kontrolę trakcji? Ciach, jest, zaświeciło się. No to sprawdzamy, klasycznie, czwarty bieg i 5000 obrotów z obrotomierza. Jest piątka! O, na jakim mam obciążenie coś było tutaj robione. Ciach. O kurwa, nie to. O, gitara. Parę razy daję w pizdę, żeby tego zimnego powietrza, co ma 13 stopni, pozaciągało. Zwłaszcza, że to jest długi dolot, to jest ważne.
No to jesteśmy gotowi do pomiaru. Wyłączę jeszcze klimatyzację, że mocniej wpierdalało. Dobra. Wolne obroty są. Spacja tutaj. Hamulec, hamulec. Hamulec się nie włączył. To zrobimy sobie dwa pomiary. To jest pomiar w trybie inercyjnym. Nie wiem, czy czuliście, ale trwał on ze 3 sekundy. A co to się kurwa stało? To włączyłem go, a się nie włączył hamulec, kurwa. O w dupę. Sama inercja się skamowała. No i tu mamy silnik Revap, który katalogowo generuje 300 koni mechanicznych. Tutaj wyszło obłędnie turbo ultra w chuj, bo z reguły one na hamowni, te silniki wychodziły 270, jakieś 3 konie, 274, a ten ma dychę ponad standard, że tak powiem, z tym tłumikiem, z tym spacerem i w tych optymalnych, zajebistych warunkach. Na obciążenie podejrzewam, że jakbyśmy go skamowali, to te 10 koni by miał mniej. No i wykres byłby bardziej poszarpany. Chcę skamować w obciążeniu, no i mamy problem, kurde. Hic, hic. Kurwa. A kontrola hamulca? Nie. Kręcę, kurwa i nic. Będziemy się teraz blokować. O kurwa. Nie gut. Kurczę. Poczekam, resetujemy hamownię. I spróbuję w obciążeniu na czwartym biegu pojechać, kurwa no. A wziąłem tego chuja i jeszcze ponownie uruchomiłem, bo jak to odpiąłem, zaczęło mi coś tam pikać. Dobra, monitorku, włącz się, chcę schamować w ten wóz piękny, ładny, zacny, co jak zachwalałem. No to jedziemy od początku. Trzeci pomiar kontrolny pierdolnąłem. Moc bez zmian, jak to na czwartym biegu 290 koni. No nie działa, kurwa, hamulec na hamowni, no ja pierdolę. Jezu, jaka ja pizda jestem, ja to musiałem coś tutaj namieszać, kurwa. Ten włącznik nie był włączony, diody mi tu nie świeciły, dobra. No teraz się świeci hamulec pierwszy, hamulec drugi. Ty, w rzeczywistości to nie mruga. Ale na telefonie nie mruga, ale jaja. Dobrze jest, chłopaki, cipa byłem, nie zasilanie jakoś wyłączyłem hamulców. Dlatego, żeśmy go w inercji napierdalali cały czas ten samochód. A już tutaj widzicie, kolejny pomiar. Temperatura już na przykład powietrza spadła, bo tutaj zimne powietrze z dworu leciało. No i moc też spadła. I moment. No ale silnik cały czas tą samą temperaturę jest, tylko że już hamownia sobie tam korektę temperaturową zrobiła. Dobra, walimy go teraz w trybie obciążenia. Będziemy znali prawdę o tym samochodzie. Dwa wiatraki chodzą, lecimy. No to będzie pierwszy pomiar w obciążeniu na czwartym biegu. Hop, hop, literka M. No teraz działa, kurwa, tutaj hamulec jest, to zielone. Zobaczcie, jak długo teraz pomiar trwa. Już by skończył normalnie. Wszystkie góry, doły, doliny, wszystko widać. Porównanie pomiaru w trybie obciążeniowym do trybu inercyjnego będziemy mieli. Mierz sobie, mierz. Wszystko działa, chłopaki. Chłopaki z Krakowa przyjechały. Z kawał drogi miały, no. Chciałem coś do tego jeszcze sobie dołoży mocy. Dołoży sobie. No, zajebiście też. Dobra, hamownie zwalniamy. Wszystkie parametry wiemy i znamy. Elegancko. Siemaniutko, dziękuję za wskazówki. Ja tu kable USB odczepiam i wszystko, wkurwiam się, mi ten hamulec nie działa i nie działa. A przy okazji pomiar sobie zrobiłem tryb inercyjny i obciążeniowy. W obciążeniu lepszy dół, gorsza góra i tak. Ale napierdolamy, wiadomo, w obciążeniu trzeba stroić. Pofalowane, popierdolone, a to seryjny program, to tak ma być. Dzięki, że się zjawiłeś. Chuj mnie strzelał. No to mamy nasz stan początkowy tutaj. Już teraz zrobiony. Tryb inercyjny to był pierwszy pomiar dzisiejszego dnia. W inercji wykres się skrócił, no bo wiadomo, takie obciążenia nie było. O, w obciążeniu spierdoliło newtonometrów, spierdoliło koni i cały wykres się taki brzydki pofalowany zrobił. Ale jest zdrowa w chuj sztuka. Mówię, jakby to był seryjny taki samochód, to one najmocniejsze tutaj miały chyba 273 albo 274 konie. Czyli wy już na tą chwilę macie plus 9 koni względem serii, samym końcowym tłumikiem i wkładką KN-a i dobrymi warunkami, że mamy chłodno.
na hali, czyli tam gdzie jest czujnik, o tam se tam dynda koło Newtona, kurwa, tam jest taki kutasek, co mierzy temperaturę, tam pokazywał stopni 16, a do silnika tutaj dostawało się powietrze o temperaturze 13 prosto z dworu. Sztuka bardzo zdrowa, naprawdę. Tym Newtonem się nawet nie przejmujemy. Kalibrowałem go z obrotomierza na 5000 obrotów. Odcinka ma sterion na 7000, to zaraz ten wykres skrócę, to zaraz newtonometr dojdzie. Będzie miał około 330 newtonometrów. Generalnie te samochody w ogóle newtonometrów nie robią, tak na ulicy one są słabe. One są po to, żeby je jebać do końca, chociaż góry też nie robią. Więc w zasadzie nie wiem, do czego są te rewapy. Mają twarde sprężyny zaworowe, które generują tylko duże opory i zjebany ten kolektor sący. Dobra, skalibruję wam hamownię prawidłowo, żeby ta kreseczka się kończyła tutaj i zaraz zobaczymy, ile newtów urośnie. Czyli taką mamy prawdę tego samochodu. Przekalibrowałem hamownię, żeby się wykres kończył nie na 7200, a na 7000 obrotów. Później możemy pod OBD podpiąć, będziemy wiedzieli dokładnie, ile leci obrotomierz. Kłamię, bo hamownię się pod obrotomierz ustawia. Mamy 282 konie i 330 w zasadzie 1 Nm. Bardzo ładny wynik. Płaskie takie kreski, no ale wiadomo, nie jedzie to, mało Newton. D355-360 Newtonów mają. Co Newtonku? Dobra, furę odwiązujemy i bierzemy się za robotę. No to rewapik do nas przyjechał, niemiecki, śliczny, którym się jarałem na hamowni. Serię mamy schamowaną. Będziemy teraz zmieniali dolną połówkę kolektora sącego oraz modyfikowali układ wydechowy. I na hamownię. Franciszek może będzie nam towarzyszył. Siema, Franciszek! Rękawiczki mam upierdolone olejem i Franciszek będzie mi wjeżdżał zeteczką na stanowisko środkowe tutaj. O, koła wezmę, że nie przeszkadzały. Od słoraczka naszego. Przygotowany. Już czekaliśmy na pierścionki centrujące. No, to furce już kolektorek sący siedzi. Teraz przekładamy jego spacera, ale czekamy na dostawę uszczelek, bo nam kurwa uszczelek zbrakło. Ostatnio za dużo tych Audi mniej Nissanów i brakuje części od ręki. To na hamowni nie będę musiał ogrywać. Tutaj wydech mamy tak zmodyfikowany w Cabrio Z-ce. Prosto z Niemiec. Wszystko idealnie pasowało. No i tutaj mamy remusika. No kolektor sący niezłożony, żeby słuchać jak to gada, ale jestem cholernie ciekaw, jak to będzie gadało, by nie było za głośno. Na pewno tutaj temperatura będzie się większa robiła i będzie coraz ciemniejsza plama. No, Basia tą zeteczką jeździła i zachwalała wydeszek, że fajnie gada. Zaraz sam się przekonam, jak on gada. No, a wyrazem ze mną. I ten miecz samurajski. O, już widzę ustawienie fotela na Basie. Ona lubi mieć blisko być przesunięta do pedałów. I w tę dziurę. No jeszcze temperatura trochę trzyma. Sprzęgło zachwałam, bardzo lekko chodzi. A Zetka ma zetkowy głos. I nie ma poloneza. No tu mi kremusa. Naprawdę, jeżeli chodzi o dźwięk, jest genialny. Zaraz zobaczymy, co to będzie, jeżeli chodzi o moc. No, furka związana. Tak ten wydeszek nasz podziwiamy. Poloneza nie ma. Remus jest zajebistym wydechem. Nie wiem jaka moc, ale fajnie spasowane końcówki są, chociaż takie buły są końcówki. No końcówki mogą być ładniejsze, ale dźwiękowo jest bajka. Wydaje mi się, że jedna z lepiej gadających kurde zetek. Bez kitu. A tutaj wydech. Środkowa część 60, tutaj ten remusik, no pięknie to gada. I zobaczymy, jakie moce daje. Od razu aktualizacja softu będzie z CF44A na CF44E. Nie wiem, czym się różni, może mniej pali, może później wywala błąd sond lambda. Tak czy jak trzeba będzie diagnostykę robić na supersportowe katalizatory, żeby błędów nie wywalała. No furę zaraz będę hamować, ale chciałem już wprowadzić, ja nie będę teraz wprowadzał, ale koniecznie trzeba będzie wprowadzić korekty w softie, bo wolne obroty są takie niskie, że ta cała budaś tak brzydko trzęsie. Dobra, serię soft po aktualizacji mam zagrany, ale na razie zobaczymy, jak to wyszło na tym. Dobra, mamy chłopaku wykres, 281,7 konia i 330,6 Nm. No to robimy nowy wykres, z nowym wydechem i z modem kolektora sącego. Ale elegancko, manual, jadę sobie na czwórce, bez gazu, nic nie muszę robić, fajnie. Tutaj spacja, nie muszę nogą utrzymywać, żeby nie wrzuciło wyższego biegu. Ciach, ciach. Litera miłości. O, gała trochę hałasuje. Zapauzowany, no.
teraz zobaczymy, jaka moc, jaka moment wyszła. 330 N było, ale wydaje mi się, że będzie sporo więcej. To nawet bez strojenia, już powinno te mody mechaniczne już coś dać. O, tego inaczej wylicza. Quattro inaczej, tego inaczej, wszystko inaczej. 281 chyba i 7 konia miał. O, będzie więcej mocy, więcej momentu, więcej wszystkiego będzie. Mega fajnie. Ładnie to wyszło. Jak Newta 350 przekroczone. O kurwa, ale wyszedł zajebiście. Ja pierdolę. No ta góra jest taka mała, soczysta. Czuć od 6,5 tysiąca obrotów, że kolektor stący z rewapa byłby lepszy. Ale no kto jeździ zakresem 6,5-7 tysięcy? I to od strzała, takiej modyfikacji, tylko bolt on, jak to Czaruś mówi. Rex, pozdrawiam cię, panie od bolt on. Wiatraki wyciszone, okienko otwieramy i na wykresiki sobie popatrzamy. 292,5 konia oraz 363,1 Nm w samych zmianach mechanicznych. Wszędzie lepiej, ultra turbo w chuj, bym to powiedział tak. Teraz kliku, kliku. Rewapy są w serii, powiem, bardzo dobrze wystrojone, przyrosty będą mikroskopijne, ale chodzi o te popsy. Że jak schodzi z obrotów, żeby było bu, 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 i żeby można to było włączać, wyłączać. Wyłączymy od razu to, żeby się nie świeciło. Dobra, robię swoje. Wóz Azulus, stuki jakieś tu się wydały, zapoma dojebany na 31 stopni, to jest bardzo dużo i fura przelana jest ekstremalnie. To ja proponuję zaponu cofnąć i wachy zdjąć. W ten sposób będę go, no kurwa, strasznie jest przelany, 12 jedzie, kurwa. To na wachy do zdjęcia, czyli panie właścicielu, fura będzie panu paliła przy zapierdalaniu ze 3 litry mniej. O, odtąd bym zostawił, to jest ładnie. Ja dużo roboty nie będzie. Górą muszę tylko wachy zdjąć i niestety muszę zaponu zdjąć, bo stuki będą większe. Dobrze, 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 źle, tu wachy dolać. Dobra, bawię się. No i poszło, licencje spierdalają. Jest ready, gotowe, o ja pierdolę, palimy wóz. Więc się gaszę, ściągam i zagrywam. Ale za to fajnie sobie udało zrobić mapę, bardzo prostą sobie robiłem mapę, korekt wszędzie jest 100%, ale wielkością wtrysków paliwa sobie dobrałem, żeby idealnie była adaptacja do 103% mi dochodzi, ale za to jak tak porobiłem, to górą mi się przelało. Te takie koszmarne adaptacje paliwowe wynikały z tego, że przepływka była nieseryjna, był dolocik KN-a i on jednak bardzo mocno wpłynął na odczyty przepływomierza, dlatego te adaptacje takie były, mimo że fura była zaadaptowana, to takie w kratkę, że no niestety trzeba było pierdolić mu wachy na częściowych uchyleniach, to po 13-14%, no to jest dużo. Jeszcze coś tam poprawiliśmy, ale tutaj z samego dołu jak daję gaz do deski, to na 10,8 AFR mu przelatuje, więc jeszcze tego doła dolizać. Dobra, ma mało prądu, to po prostu pokażę efekt finalny, a nie tam, że 25 pomiar na hamowni wygląda tak i tak. Tak więc chwila cierpliwości, zrobię wyniki tak jak trzeba i wszystko ładnie omówię. Tu widzę, że troszkę środka dołożyliśmy. No, pomalutku, powolutku. Malusinkimi kroczkami. Dobra, na szybko pokażę moje wypociny. To bardzo przyzwoite, o Jezu, przyrościki, jak na wolnego ssaka. No, to połączenie z modyfikacjami mechanicznymi. To jak porównać go do tego, jak przyjechał, to co jest teraz, to jest przepaść przekurewska. Już zagrywam to, bo stroję w czasie rzeczywistym. No, i tak było, a tak jest. No, to już można powiedzieć o bardzo ładnych przyrostach. I z samego dołu to mu bardzo dużo tony paliwa mu zdjąłem w tym miejscu. Tak jak na wolnych obrotach się stoi, się daje gaz do deski, to on tu się zalewał. 10,8 AFR wskakiwał i tak aż nie chciał przepalić. Fajny przyrościk tutaj, jeb, też jest. No nie, oj kurwa, ale ja pierdolę. 40 N doszło, a w tym miejscu więcej jak 40. Nie no, przepaść jest wygładzone, napisuję to i chwalę się właścicielowi. Jestem bardzo zadowolony z swojej roboty, chociaż trochę ją sobie więcej zrobiłem, bo powinien od razu zacząć od częściowych uchyleń wielkości takiej jakby globalnej wtrysku, no bo tutaj nieseryjna obudowa była przepływomierza powietrza i tak od dupy strony się zająłem, że najpierw gaz do deski, a później częściowe uchylenia i później znowu gaz do deski. Tak więc finalnie mamy 297,2 konia oraz 370, prawie 2 Nm. To jest bardzo fajny wynik, to jest rewap, to jest zajebisty wynik. No fakt, że jest chłodno, na hamowni 16 stopni. No to opuszczamy to stanowisko, lecimy pod garaż wydać i pokazać się właścicielom.